Technologia ma dla nas kluczowe znaczenie. Po pierwsze, dostarczamy ją naszym klientom, a miliardy środków w funduszach inwestycyjnych w Polsce i za granicą jest obsługiwanych na naszych własnych systemach. Po drugie, technologia wspiera naszą cyfrową transformację i strategiczne cele biznesowe. Takim przykładowym projektem jest wdrożenie nowoczesnych narzędzi chmurowych Microsoft M365 i Microsoft Azure w ramach naszej cyfrowej transformacji. W ubiegłym roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował wytyczne w zakresie wdrożenia chmury w instytucjach finansowych. Nasze wdrożenie oparliśmy w całości na tych wytycznych, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo danych. Pozytywnie zaskoczyła nas łatwość wdrożenia narzędzi zabezpieczeń, które pomimo prostego wdrożenia oferują naprawdę duże możliwości identyfikacji i oceny zagrożeń. Po przejściu na pracę zdalną bardzo przydał nam się Microsoft Teams. Pozwolił on na bezpośrednią komunikację z kolegami, z przełożonymi, organizację spotkań i współpracę na plikach. Wideo spotkania, czaty oraz współdzielenie dokumentów pozwoliły zapewnić naszym pracownikom pełen komfort w okresie pracy zdalnej. Również był to sygnał dla naszych klientów, że zapewniamy ciągłość działania oraz jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie. Wraz z przejściem na Office 365 wdrożyliśmy cały zestaw narzędzi zabezpieczeń, m.in. Conditional Access czy Identity Protection. Pozwala nam to na umieszczanie danych finansowych w chmurze bez obaw o ich bezpieczeństwo. Rozwiązania Microsoft Azure w obszarze bezpieczeństwa pozwoliły zaoszczędzić nam około 40% budżetu IT w tym roku. Zyskaliśmy więcej, wydajniejsze systemy, większe bezpieczeństwo w zakresie przetwarzania danych i możliwość pracy zespołowej, co w kontekście planów rozwojowych ma dla nas ogromne znaczenie.